Cześć, zapraszam Cię na test motowierdarki akumulatorowej firmy Kaltman. No to otwieramy sprzęt. Sprzęt przychodzi w kartonie. Oprócz tego jest jeszcze w innym kartonie. Mamy tak, wiertarkę, nazwijmy to łapacz pyłu i opis urządzenia, instrukcja obsługi w języku oczywiście polskim. Na pierwszy rzut oka motowiertarka wydaje się bardzo solidna. Jest ciężka. Waży 2985 gramów i będziemy do niej podpinać baterię minimum 4 Ah, która waży jakieś 600-599 gramów lub na przykład 8, która waży na prawie kilogram, czyli taki zestaw z baterią 8 będzie ważył około 4 kg. Tą część mamy z tworzywa sztucznego, rączka jest gumowana, mamy tutaj amortyzator wibracji. Ta część tutaj jest metalowa, jest to chyba aluminium, ponieważ próbowałem przyciągnąć magnesem i magnes tutaj nie zadziałał. Ten uchwyt jest tworzywa sztucznego, ale też jest gumowany. Można go beznarzędziowo regulować, po prostu odkręcamy i zakręcamy. Ten stalowy pręt to ogranicznik głębokości, reguluje się go również beznarzędziowo. Naciskamy ten przycisk i sobie wysuwamy lub wsuwamy. Nawet dość mocno się to trzyma. Próbuję uderzyć. Nic nam się tutaj nie chowa. Mamy tutaj montaż narzędzi w systemie SDS Plus, czyli standardowo jak w większości wiertarek. O. Albo takie dłuto. Pokażę Wam teraz funkcję motowiertarki. Wsunę baterię 4 Ah. Na tym okrągłym przełączniku mamy 4 funkcje. Ta pozycja to jest zwykłe wiercenie. Wiercenie bez udaru. Druga pozycja to jest wiercenie z podkuwaniem. Wiercenie z udarem. Ostatnia pozycja to jest samo podkuwanie. Gdy chcemy sobie obrócić dłuto, to musimy wrócić do tej tutaj pozycji. Przełącznik się nie zatrzaskuje. Wtedy sobie obracamy odpowiednio dłuto, wracamy sobie do tej ostatniej pozycji i dłuto jest unieruchomione. Wiertarka ma płynną regulację obrotów od 0 do 950 obrotów na minutę. Ale możemy jeszcze regulować obroty tym pokrętłem w skali od 1 do 6. I tutaj mamy 1. 6. Tutaj jak widać mamy światło LED. Tutaj mamy przełącznik obrotów prawo-lewo. Teraz jest prawo. Teraz jest w lewo. A w środkowej pozycji wiertarka jest zablokowana i nie da się tutaj jej włączyć. Przytoczę jeszcze dane techniczne. Napięcie zasilania 20 V. Prędkość bez obciążenia od 0 do 950 obrotów na minutę. Częstotliwość uderzeń od 0 do 4700 uderzeń na minutę ze zmienną prędkością. Energia uderzenia 3 joule. Zdolność wiercenia odpowiednio stal, beton, drewno 13, 26 i 30 mm. Ok, przejdę teraz do konkretnych testów i coś sobie powiercimy. Cześć. A cześć, cześć, cześć. Spróbuję najpierw przewiercić w drewnie. Mam takie wiertło łopatkowe o średnicy 20 mm. Największe mam 25 mm. No tutaj producent podaje, że można do 30 mm. No nie mam większego. No zobaczymy jak pójdzie z tą 25 i 20. Oczywiście wiertło należy przez taki adapter zamontować, bo tutaj mamy SDS Plus. Bardzo łatwo wchodzi w drewno. Spróbujemy teraz z 25. No, fakt, że drewno jest miękkie, bo to jest sosna. Nie ma tutaj żadnego problemu. Myślę, że z 30 również poszłoby bezproblemowo, przynajmniej w sośnie. Według danych w stali można przewiercić maksymalny otwór o średnicy 13 mm. Mam założone wiertło o średnicy 10 mm. Będę wiercił przez taką blachę o grubości 6 mm. Nabiję punktakiem, mogę wiercić.
Idzie dobrze, wiertarka nie zwalnia, dociskam ją mocno. Jest trochę tępe, gdyby było nowe wiertło, to na pewno by to lepiej szło, ale wiertarka sama w sobie spisuje się bardzo dobrze, w ogóle nie zwalnia. Ok, otwór przewiercony. Teraz włożę jeszcze wiertło maksymalnie, jakie mam duże, to jest na 12 mm. Ok, mamy to. Myślę, że większość osób będzie używać tej motowiertarki w budowlance, więc pod tym kątem ją teraz przetestuję. Mam tutaj wiertła do betonu 6, 8, 10, 12, 14 i tutaj mam takie dość szerokie wiertło 25 mm i dłuto do podkuwania betonu. Będę wiercił i kuł w betonowym bloczku fundamentowym i myślę, że jak w takim materiale sobie wiertarka poradzi, to cegła czy itąg nie będą jej straszne. Wiertło numer 6 ustawiam na wiercenie z udarem. Wiertarki oczywiście nie można na siłę dociskać, tylko no, z wyczuciem, delikatnie. Ok, to było wiertło numer 6. Teraz zakładam wiertło numer 8. Ważna sprawa, żeby na początku trochę wiertło przesmarować, żeby przeszedł smar do mocowania. Ok, no to zatkać smar. No to 8. Tyle. Okej, przewierciłem się na wylot. Jest otwór. Miałem wrażenie, że w pewnym momencie wiertarka trochę zwalniała. Wymienię jej baterię na 8. Na pewno dostanie większej mocy. Jeszcze raz. 8 na 8. Dobra, na 8 idzie zdecydowanie lepiej. Też przewierciłem się na wylot. Załóżmy teraz 10. To będzie to. Mam 10. Jest otwór na wylot. To coraz większe zniszczenia pod spodem. Kolejna na 12. Tak, 12. I mamy otwór na wylot. Teraz spróbuję z 14. No to wiertło jest trochę stare, także trochę tępe, także nie pójdzie pewnie tak fajnie jak z nowym by poszło, ale mamy je. Ale spróbujmy wiertło numer 14.
Przeszło na wylot. Przeszło na wylot. I założę teraz wiertło najgrubsze, jakie mam. 25 mm. Producent podaje, że maksymalnie wiertarka sobie poradzi z 26 mm. Takiego nie mam, nie było nawet w sklepie. Kupiłem nowe wiertło, właśnie 25 mm. Myślę, że będzie tutaj problem. Jest to dość twardy materiał. Ale cóż, sprawdźmy to. Dobra, sobie chyba słuchawki, bo strasznie hałasuje. Mamy pierwsze 3 cm. Na razie mamy tyle. Czyli jesteśmy w połowie. No myślę, że da się to przewiercić, ale potrzeba trochę czasu. Zresztą normalna wiertarka na prąd chyba też by miała z tym trochę problem. Dobra, mamy 2/3 około. Trafi niewygodnie, bo na stole jest ten bloczek. Okej, mamy na wylot. Także mamy otwór na wylot. Trochę to trwało, ale materiał jest no trudny. Proszę. Jakby waliło otwór. Po tej ósemce no trochę prądu mi tutaj zjadło. Świecą się 2 diody z 4 na ósemce. I wiertarka dość mocno się nagrzała. No ale dała radę. Myślę, że na co dzień takich otworów bym tą wiertarką nie robił. No może jeden sporadycznie, ale na pewno nie jakoś masowo. Teraz zrobimy próbę podkuwania. Włożyłem baterię 4. Tutaj sobie ustawię w takiej pozycji dłuto, blokuję, no i kujemy. O, całkiem żwawo się zaczęło. Ok, jak widać urządzenie całkiem sprawnie podkuwa w betonie. Podsumowując, wiertarka sobie bardzo dobrze radzi zarówno przy wierceniu, jak i przy podkuwaniu. Dane producenta co do możliwości wiercenia w różnych materiałach nie są zawyżone. Można nią wiercić otwory w metalu, jak i w drewnie, ale wymaga to adaptera i według mnie ta wiertarka najbardziej sprawdzi się w budowlance, w pracach remontowych i wykończeniowych, szczególnie w miejscach, gdzie mamy problem z dostępem prądu albo w ogóle go nie ma, gdzieś tam na działkach na przykład. Czasami nawet jak jest prąd, to jest niewygodnie rozwinąć przedłużacz. Na razie oczywiście nie wiem, jak będzie z trwałością, ale będę jej używał i powiem Wam za jakiś czas. Żywotność baterii będzie zależeć od tego, w jakim materiale będziemy wiercić. Beton jest takim najtrudniejszym materiałem, może jeszcze gorszym jest kamień. Jak będziemy wiercić wiertłem numer 6 albo 8, a takich wiertłów ja na przykład najczęściej używam, no to baterii starczy nam na długo. A jeśli będziemy robić otwory o takim właśnie wiertłem jak na teście 25 mm, no to wtedy bateria będzie szybko zjadana. Ale jak będzie, to Wam opowiem jeszcze w przyszłości. Maszyna wydaje się solidna, ale oczywiście czas pokaże, jak będzie z trwałością. Używam jeszcze innych narzędzi Kaltmana, takich jak kosiarka, pompa i podkaszarka z krawędziarką. Wszystko tutaj też jest na akumulatory. Robiłem testy tych narzędzi w innych moich filmach. Linki wrzucę Wam pod filmem. Używam ich już dość długo. Kosiarki na przykład od roku i złego słowa nie mogę na nie powiedzieć. Link do młotowiertarki również Wam wrzucę pod filmem. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, napiszcie komentarz. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!